że nie widzicie podłóg i tego, co leży na podłogach, bo jest straszny bałagan. Ciężko o spokój i skupienie w takim bałaganie, no ale raz na jakiś czas trzeba odświeżyć mieszkanie i to jest chyba ten czas przedwiośnia, w którym się to robi. Jakby inaczej, koronawirus, ogłoszenie pandemii, coraz bardziej paniczne zachowania nas w sklepach. Ja, jak mówiłem już wcześniej, nie chodzę po sklepach, nie robię zakupów. Nie lubię tego, ale podobno słyszę tutaj od wielu osób, że ludzie wykupują jakieś zapasy, robią żywności. No tak. Jak na wojnę. Tytuł. Ludzie będą bali się oddychać. To jest kilka lat temu. Mówiłem publicznie. Kiedyś córka zapytała mnie, wtedy był jak ten kryzys w 2008 roku ekonomiczny się wydarzył. Moja córka zapytała mnie, do czego ten kryzys może doprowadzić. Ja mówię, że prędzej czy później do poważnej wojny na świecie. Ale też, ona mówi, w Polsce też ta wojna może być. Ja mówię, Monika, najpierw w Polsce będzie coś takiego, że ludzie się będą bali oddychać. Co to znaczy? Nie wiem, co to znaczy, mówię. Poczułem, że ludzie się będą bali oddychać. Będą się bali złapać powietrze. Jest to pewna symbolika, ale czy tak nie jest, że odkąd zdarzają się zarażone osoby w Polsce? No, żyjemy w Unii Europejskiej. Było to nieuniknione, jeżeli ten wirus rozprzestrzeniał się we Włoszech, w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, to wiadomo, że do Polski także musiał zawitać. Mamy go w Polsce. Ciężko cokolwiek powiedzieć na temat tego wirusa. Ciężko nawet, strach jest w coś zwątpić, no bo można się narazić bardzo poważnie na, nie wiem, nieczułość, brak rozsądku, brak współczucia i temu podobne. Nie chciałbym za takiego uchodzić, więc powiem tak, dla mnie, ja oczywiście nie jestem lekarzem, nie do końca nawet wiem, co to jest wirus, tak mniej więcej się orientuję jak przeciętny Polak. W tym momencie, kiedy się właśnie mówi głównie i tylko i wyłącznie o tej pandemii. Ale wyobraźmy sobie taką rzecz, że w podobny sposób, tylko weźcie bardzo poważnie pod uwagę to, co powiem. Uwaga. Mamy powiedzmy połowę grudnia, czy początek stycznia, przeciętnej zimy, paskudnej zimy, bo zimy, która jest powiedzmy, której temperatura oscyluje między zerem a plus 5 stopniami, to jest najlepsza temperatura na rozwój wszelkich wirusów. Wtedy właśnie mamy społecznie liczne infekcje wirusowe, plagi grypowe, grypopochodne, jakieś przeziębienia, zaziębienia, inne historie. Wszelkie infekcje. Uwaga! Teraz prasa, telewizja. Od pierwszych dni powstawania normalnej grypy zaczyna informować. I skupmy się tu tylko na Polsce. Zaczyna informować Polaków, uwaga, z naszych oficjalnych
informacji dowiedzieliśmy się, iż dzisiaj zachorowało 3000 osób. Na następny dzień słyszymy, że na grypę już drogą kropelkową zaraziło się 9000 osób. Po tygodniu słyszymy, że już 120 tysięcy osób w Polsce jest chorych na grypę. Uwaga! Wśród tych chorych osób zainfekowanych zdarzyło się kilka zgonów. Nie wnikamy, czy to były osoby w sile wieku i z silnymi organizmami, nikt nas o tym nie informuje, czy to były powiedzmy osoby chore na inne choroby, a infekcja po prostu ich w jakiś sposób dobiła. Jeżeli ktoś choruje na jakąś przewlekłą chorobę typu krążeniowego, czy nowotworową, czy inną, no to taka infekcja często bywa zabójcza. Oczywiście taką śmierć można wtedy przypisać infekcji, chociaż de facto organizm był wycieńczony z powodu konkretnej trwałej choroby u danego pacjenta. O tym nas tak naprawdę nikt nie informuje, mówiąc o tej pandemii. No dobrze, cały czas mówimy o zwykłej grypie, tylko że prasa, telewizja właściwie niczym innym w ciągu dnia się nie zajmuje, tylko mówi nam o powstającej grypie w połowie stycznia konkretnego roku. Uwaga, mija 1,5 tygodnia i na grypę choruje już 500 tysięcy osób, 500 000 Polaków. Mówimy tylko o Polsce. W Europie też ta grypa występuje, też podobnie w innych krajach następuje zachorowalność, ale mówimy, tu skupiamy się na pewno, 500 tysięcy i też jakaś dodatkowa ilość, nieduży odsetek, ale zgonów. Dobrze, mija powiedzmy 2,5 tygodnia i na grypę już zachorowało 700 tysięcy osób. Mija jeszcze 0,5 tygodnia i dowiadujemy się, że na tą grypę zachorowało w Polsce osób. I uwaga, i tu pewien hamulec i grypa, zachorowalność zaczyna dość radykalnie tracić na sile. Zanika infekcja. Czy możecie sobie wyobrazić stan paniki? Stan paniki, uwaga! Jaka szybkość zachorowania na grypę jest, skoro w przeciągu powiedzmy 2-3 tygodni potrafi na nią zachorować 800 tysięcy osób w takim kraju jak Polska. No to jest rażąca, to się wydaje piorunujące szybkość, możliwość zarażenia się. I tak jest. Wszędzie, gdzie funkcjonujemy na ogół w skupiskach ludzi, więc możliwość zarażenia jest doskonała. Podobna sytuacja dzieje się w tej chwili. Tylko ta sytuacja w moim mniemaniu, ja nie twierdzę, że należy to lekceważyć, tylko w moim mniemaniu ta sytuacja ma jedną różnicę między normalną, nazwijmy to po imieniu, pandemią grypy, która się zdarza właściwie co roku w takim klimacie jak Polska i nie tylko. O niej się tam wspomni w telewizji, ale grypa się wydaje czymś normalnym. Jest to wirus grypy, okej, czymś normalnym. Zdarzy się, przejdzie, a nawet o ofiarach się mówi. W statystykach się zapisuje, że tam koło powiedzmy 60 czy 80 osób rocznie przez taką pandemię grypy i potem przez jakieś powikłania pogrypowe jakiś mały odsetek ludzi z tych wszystkich zarażonych umiera. Są to najczęściej ludzie, którzy mają bardzo słabą odporność z powodu wieku lub jakichś chorób, na które poza grypą cierpiały w sposób stały. Gdyby nam telewizja, radio, prasa, internety bębniły o powstawaniu każdego dnia coraz więcej zarażonych na grypę
I tudzież o ofiarach procentowych o wiele mniejszych, ale tej grypy, jak myślicie, co niektórzy z nas popadaliby w panikę? Myślę, że tak. Ale nas się w taki sposób o tym nie informuje. Oczywiście być może ten wirus jest jakimś wirusem nadzwyczajnym, ale mówię, znawcą nie jestem, ale z tego, co czytałem, wypowiedzi profesorów, doktorów, lekarzy, którzy mają na ten temat wiedzę, oni nie za bardzo widzą, przynajmniej takich wniosków po przeczytaniu wywiadów z nimi, doszedłem do takich wniosków i tyle zrozumiałem, że oni nie za bardzo widzą różnicę między, nie widzą różnicy między przeciętną grypą a tym wirusem kontra, tym wirusem. Być może jest to problematyczne, że ten wirus atakuje układ oddechowy, infekuje go bardzo mocno i to może być problematyczne, ale też doniesienia medyczne mówią o tym, że bardzo wiele osób przechodzi zarażenie tym wirusem prawie że bezobjawowo lub z objawami takimi jak lekka grypa. No właśnie. Też wyczytałem, że takie wirusy potrafią nagle powstawać i uwaga, nagle zanikać. Kilka audycji temu, chyba dwie audycje temu, mówiłem o tym, że ja mam wrażenie, że ten problem z tym wirusem zniknie. Ja tam mmówiłem o 17 marca, no. Już spotykam znajomych albo osoby, które piszą do mnie, no panie Skowski, ciekawe, czy to się skończy 17 marca. No drodzy państwo, coś takiego jak infekcja zbiorowa, jak wirus, to nie da się tego z tym skończyć. To się nie skończy jak wyłączenie telewizora po obejrzeniu filmu. To będzie wygasać. Nie wiem. Sam słuchając tego wszystkiego w telewizji, w radiu, w prasie, w internecie, zaczynam się przerażać. Ja tak dzisiaj dopiero mnie tak chwyciło rano, sobie myślę, Boże kochany, oczywiście strach komuś rękę podać, strach się z kimś przywitać, strach, nie wiem, kogoś odwiedzić, albo żeby ktoś mnie odwiedził, a już jaki strach iść do sklepu, gdzie jest większa ilość ludzi. No tak. Ale jakoś do wieczora, do teraz mi ta emocja zeszła i pomyślałem sobie, no Jezus Maria, weźmy na swoją głowę ryzyko. Uwaga. Mało tego. Ja mieszczę się w strefie dużego ryzyka. Zobaczcie, mam już 50 kilka lat, a takich już dopada gorzej ten wirus. Mam, słuchajcie, problemy sercowe, jestem po operacji serca, tym bardziej. No, więc tutaj, gdyby nie daj Bóg taki wirus mnie złapał, no to rzeczywiście mógłbym się bać. Ale z drugiej strony, myślę sobie tak. Przeszedłem już po tej swojej operacji dwie grypy. Jedna z nich była dość poważna. Czułem się bardzo źle po niej i potem wyzdrowiałem. Powiedzcie mi, na skalę tej paniki, jaka powstaje w mediach, tudzież to są słuszne rzeczy, ale zamykanie szkół, no już plotki, mam nadzieję, że tylko plotki, zamykanie zakładów pracy, być może sklepów, innych rzeczy. Czy jest to adekwatne do tego, co się dzieje? Bo moim zdaniem nie. Dlaczego nie? Jeżeli weźmy takie Chiny,
Nie znam statystyk dokładnie, nie wgłębiałem się w to, ale z tego co wiadomo, w Chinach już maleje zarażalność, czyli wychwytywanie przez osoby zdrowe tego wirusu. I w gruncie rzeczy na ilość, no, na całym świecie ponad 100 tysięcy osób zostało zainfekowanych. Uwaga, ponad 800 tysięcy, z tego co dobrze przeczytałem, ponad 800 tysięcy przeciętnie danego roku tylko w Polsce choruje na infekcję podobnego wirusa grypy. Jedna grypa jest mocniejsza, druga słabsza. Jedna się bardziej wżera w człowieka i większe szkody robi, druga mniejsze, ale to są grypy. No dobrze, to są podobne infekcje. I rzeczywiście na taką skalę, gdzie w 30-kilkumilionowym państwie prawie milion osób w ciągu 2-3 tygodni zaczyna chorować na, jakby nie patrzą, przewlekłą i bardzo uciążliwą i groźną w pewnym sensie chorobę z powodu swoich powikłań, jak grypa, no przecież powinniśmy za każdym razem tak panikować. Okazuje się, że nikt nie panikuje i że ta grypa jest wliczona w cenę klimatu, w którym mieszkamy. I teraz zwróćcie uwagę, jak jedno drugie może napędzać. Prawdopodobnie mamy do czynienia z rzeczywistą infekcją grypową, która jest akurat dość agresywna w stosunku do homo sapiens, do człowieka. Ale działa na takiej samej zasadzie jak prawdziwa grypa, jak wirus grypy. Czyli nagle się pojawia, trwa, nagle się zaczyna kończyć. Oczywiście potem te szczepy mogą istnieć, ale ludzie są już bardziej uodpornieni, tak jak to było ze świńską grypą, z ptasią grypą. Okej, a teraz zobaczcie, jak to się może samo napędzać. Najpierw działa prasa. Chiny. Potem Azja. Uwaga, we Włoszech zaczęła być plaga koronawirusa. Niemcy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania. Już widziałem te nagłówki w polskiej prasie. Kwestia czasu, kiedy i do Polski przyjdzie koronawirus. Ten pacjent zero to prawie jak bohater narodowy. Nie gniewajcie się, że trochę tak to mówię w taki sposób, ale powiedzmy. I do Polski przyszła grypa, której każdy przypadek, każde jedno zachorowanie, które zostało, bo na pewno jest tych zachorowań więcej, tylko o tym nie wiemy, bo Polska bardzo mało bada ludzi, których zbadać powinny, że mają takie objawy, ale dobrze. Zaczyna się wkradać wirus do Polski, zaczynają być chorzy, którzy słabiej czy mocniej przejdą tą grypę, niektórzy prawie bezobjawowo. Rząd. Czy rząd chciałby wywoływać panikę jakąkolwiek? W takich sytuacjach rządy danych państw zachowują się bardzo umiarkowanie, żeby nie wzbudzać paniki. Ale uwaga, polski rząd najpierw tonował, uspokajał, ale kiedy już się zdarzyło ponad 30 przypadków zachorowań na koronawirusa, zainfekowania, polski rząd nagle decyduje się zawiesić edukację, czyli zamyka szkoły. Chyba też inne placówki, gdzie dzieci uczęszczają, być może przedszkola, żłobki, nie wiem, ale na pewno szkoły. To są słuszne działania, ale czy adekwatne do tego, co się dzieje? To ma bardzo ogromny wpływ na gospodarkę. Może nie do końca polską, ale zwróćmy uwagę, kraje jak Włosi, Grecy, Turcy, Hiszpanie, żyjący z turystyki w dużej mierze, no to się wszystko załamało. Loty samolotów, transport zbiorowy,
bardzo mocno. Zresztą widzimy, jak giełdy reagują. Bardzo mocny wstrząs. Polski rząd nie ma wyjścia. Musi w tym uczestniczyć, bo jeżeli rzeczywiście ten wirus by większe żniwo zebrał w naszym kraju, co wcale, co jest możliwe, to jest wirus, to wówczas polityczna krytyka tego rządu starłaby ten rząd z jakiejkolwiek popularności, jaką ma. Więc jest to sprawa polityczna w pewnym sensie. Rząd polski nie może sobie pozwolić na to, żeby nie reagować i żeby nie wygłaszać oręcz z powodu tego, że wirus grypy w sezonie, uwaga, grypowym, to jest przełom lutego i marca, to jest drugi sezon grypowy w naszym klimacie. I w tym sezonie grypowym po prostu tak reagujemy na grypę, która co roku, a nieraz dwa razy w roku nas dobija o wiele bardziej, bo jak mówię, przeciętnie niedaleko miliona obywateli jest siepanym przez takiego wirusa grypy, takiego czy innego. A tu w tym przypadku no jest jak jest. Nie wiem. Nie jestem pewny. Nie oceniajcie mnie za to. Ja jestem od szukania zwłok, ja jestem od poczuć. Tutaj trudno zachować poczucie, jakiś obiektywizm. Chyba każdy z nas. Znam, mam dużo znajomych. Jedni chodzą, nie wiem, i się pryskają spirytusem. Inni boją się wyjść. Jeszcze inni boją się podać ręki. Jeszcze inni witają się przez dotknięcie buta. Tak jak dzisiaj ja z pewnym panem w sklepie, gdzie byłem po farby do malowania, dotknęliśmy się ramionami, a z drugim butem, żeby nam to nie weszło w nawyk, bo ta grypa niedługo, mam nadzieję, przejdzie, a nawyk może zostać. Lepiej się witać ręką. Mimo wszystko tak działają media. W taki sposób można przedstawić grypę. A o wiele gorszą ilościowo w zarażonych grypy się w ogóle nie pokazuje. A taką można pokazać w sposób tak jak film sensacyjny i trudno, żebyśmy my nie reagowali w sposób taki, że nie wiem, pobiegniemy do sklepu, boimy się infekcji, więc pobiegniemy do sklepu i kupimy zapasów, nie wiem, wody w plastiku, która jest bardzo niezdrowa, jakiegoś jedzenia, jakichś ryżów, makaronów, na co nam to? Jeżeli zachorujemy, będziemy mieli straszną gorączkę, to nie będziemy w stanie nawet tego zjeść. A jeżeli nie zachorujemy, to będziemy musieli to wyrzucić, bo nam to zjełczeje w jakiś sposób. Tak. Nie wiem. A jeszcze jedno. To, co poczułem, ludzie będą bali się oddychać. Zrozumcie. Jasnowidzenie nie polega na... Jasnowidzenie polega na tym, co się może stać. I teraz zrozumcie jedną rzecz. Jeżeli media bębnią, że to już jest w pewnym sensie, w cudzysłowie to mówię, prawie koniec świata, że wyginiemy, że nie będzie nas, większości z nas, to jako zdarzenie jest to coś bardzo niepokojącego. Oczywiście, jak to się zakończy, wówczas szybko o tym zapomnimy. To tak się dzieje w naszej psychice. Tak jest, tak z wieloma sprawami było. Plagami, ale nie tylko. Przypominacie sobie z tego roku sytuację, kiedy to Stany Zjednoczone wojska amerykańskie zabiły pewnego ważnego generała irańskiego i przez kilka dni prasa krzyczała, że wojna wisi na włosku, światowa. I jak to wszyscy się baliśmy, jak wszyscy uważaliśmy, ja też, że to już jest koniec, że teraz już się coś strasznego stanie. Dzisiaj mało kto o tym pamięta. Uwaga! To minęło trochę dni. To nawet nie jest szmat jakiś czasu. To trochę dni minęło. Dzisiaj
wielu z nas przez przekazy, które nam się podaje, moim zdaniem bardzo przesadzone, wielu z nas ma w oczach potężny kataklizm. Oto istoty mikroskopijne, których nie widzimy na własne oczy, są w stanie nas zabić. Robią to podstępnie, rękoma, można powiedzieć, naszych przyjaciół. Wyobrażamy sobie, spotkam się ze swoim przyjacielem, on mi poda rękę, jest zarażony, mnie zarazi. A grypa, która zbiera większe żniwo zarażonych, ale o której nam się nie mówi co dzień, nie straszy się nas tym co dzień, działa nawet podobnie, działa dokładnie tak samo. W sensie zarażania. Działa znacznie w większej ilości w krótszym czasie, w sensie zarażania. Mieliśmy angielski w szkole, też na studiach, ale ja jakoś nigdy nie miałam zapału, żeby się uczyć. Okazało się... w większej ilości ludzi. Ale nie mówi się nam o tym na co dzień, więc nie ma w nas paniki. I tyle. To chciałem Państwu powiedzieć. Po prostu absolutnie, żebym był dobrze zrozumiany, absolutnie nie jestem, nie jestem tutaj, żebyście nie... Ja nie umniejszam niczego tej sytuacji. Szanuję przekaz medialny, szanuję to, że prasa, telewizja, internet próbuje nam przekazać, jak się nie zarazić, co zrobić i tak dalej, i tak dalej. Tylko, szanowni państwo, ja bym polecił, poczytajmy też czasami wypowiedzi lekarzy, profesorów, jak działają wirusy, jak się objawiają, jaki proces za tym idzie, jakie ryzyko, jakie to ryzyko w procentach. Poczytajmy statystyki medyczne, naukowe i porównajmy to do obecnej sytuacji. A wydaje mi się, że jak to zrobimy, to dalej będziemy widzieli w tym problem. Tylko, uwaga, spojrzymy na niego całkowicie inaczej. Zrozumiemy, że takich wirusów było mnóstwo i będzie mnóstwo. One nam właściwie zawsze w życiu towarzyszą i naszym przodkom także. Zrozumiemy też, że jesteśmy narażeni na taki wirus. Zrozumiemy też, że jeżeli się zarazimy, to możemy mieć poważny problem przez jakiś czas zdrowotny. Będziemy osłabieni, będzie nas bolała głowa, będziemy mieli silną gorączkę, ale bardzo, bardzo wielki procent jest tego, że po prostu z tej grypy wyjdziemy. Musimy mieć też świadomość, że jeżeli na coś innego chorujemy, to jak w każdej infekcji grypowej, tak i w tej, może dojść do sytuacji, kiedy to, mając bardzo słaby lub stary organizm, po prostu ten wirus nas dobije. I wtedy taki człowiek umrze. Co też jest naturalne we wszystkich infekcjach grypowych. Więc jeszcze raz mówię, kończąc. 830 tysięcy. Ja tak trochę to z rękawa mówię, ale tak mniej więcej to wygląda. Powiedzmy, że tej czy poprzedniej, bo nie pamiętam, o którą tu grypę chodziło, czy z ubiegłego roku, czy z tego, ale 830 tysięcy Polaków zachorowało na grypę, zainfekowało się. Niektórzy z nich małe objawy miały tej grypy, niektórzy z nich średnie, a niektórzy bardzo ciężkie, a niektórzy zmarli, bo mieli powikłania później po tej grypie. Gdyby o powstającej grypie w tak dużych ilościach co dzień wszystkie kanały telewizyjne, wszystka prasa i wszystki internet informował nas, to byśmy się bali wyjść z domu. Spotęgowani większym strachem jak teraz, ponieważ uważalibyśmy, że to jest kosmicznie szybko. No jak to? W
Wczoraj było zainfekowanych 3000 ludzi w Polsce, a dzisiaj jest 12700. A ile jeszcze brakuje do 830 tysięcy ludzi? Więc balibyśmy się własnego cienia. W tym przypadku uważam, to działa bardzo podobnie, tylko z tą różnicą, że każdego dnia jesteśmy o wszystkim informowani, z taką sytuacją, jakby to za chwilę miało wszystko wybuchnąć, jakby za chwilę Ziemia miała się rozpaść, a my razem z nią. Myślę, że skoro słuchamy zewsząd takich informacji, to warto jako przeciwwagę, drodzy Państwo, z profesorami, z ludźmi, którzy są lekarzami i wiedzą więcej od nas, i wyważyć te informacje i zrozumieć, że każdym wirusem bardzo łatwo się zarazić. To wszystko. Ja mam nadzieję. Idzie wiosna. I z tą wiosną będziemy zdrowi. Wszystko. Pozdrawiam. Do niebawem. Wszystkiego dobrego.